Proszę wybaczyć ewentualną nadmierną skrótowość. Dobra, przechodząc do tytułu, którego pan Andrzej i ja nie pamiętaliśmy, ale ktoś na szczęście podpowiedział. Dopiero troszeczkę po czasie się zorientowałem, że poszedłem pod prąd ogólnej koncepcji tej serii wykładów, bo koncepcja mówi o wielkich osiągnięciach, epokowych dokonaniach, a ja mówię o tym, dlaczego przestaliśmy być. Ale w gruncie rzeczy oczywiście jest w tym pewna myśl, nie można przestać być, jeżeli się czymś wcześniej nie było. Czyli pytanie pierwsze, które trzeba sobie postawić, a na które ja będę próbował odpowiedzieć, od razu zastrzegam, są to, proszę nie traktować tego, co mówię, jako oficjalnej nauki historycznej, są to przemyślenia jednego historyka, moje tak dokładnie, na temat Polski na przełomie wieku XVI i XVII. Co się wtedy stało? Traktuję te swoje przemyślenia również jako próbę zrozumienia rzeczywistości nas coraz bardziej otaczającej, dostrzegając niestety coraz więcej zadziwiających zbieżności i pokrewieństw. Więc tak, oczywiście każdy trzymający się sztywno metodologii historyk uczyniłby mi zarzut, że w tytule zawarta jest teza. Przestaliśmy być, znaczy nawet dwie. Pierwsza teza to to, że byliśmy mocarstwem, a druga teza to ta, że nim przestaliśmy być. No ale można to potraktować jako tezę, można to potraktować jako krótki opis tego, co się stało w wieku XVI i XVII. Czy byliśmy mocarstwem? Pewnie tak. Oczywiście można by zadać kolejne pytanie, a z jakiego punktu widzenia byliśmy mocarstwem? Czy chodziło o rozległość granic? Czy chodziło o wielkość wpływów podatkowych? Czy chodziło o coś innego? Moim zdaniem mocarstwem byliśmy nie dlatego, że mieliśmy wielkie granice, olbrzymią liczbę ludności, że zajmowaliśmy całkiem spory obszar Europy. Byliśmy mocarstwem dlatego, że Polaków wówczas cechowała pewna szczególna właściwość umysłu. Zastanawiając się nad tym, o co tu chodziło, w pierwszym odruchu sięgnąłem do filozofii niemieckiej i przyszła mi na myśl taka koncepcja, czy pojęcie Zeitgeist, duch dziejów, czy mówiąc bardziej po polsku, geniusz epoki. Ale potem zorientowałem się, no nie chodziło o to, żebym oczywiście szedł za daleko w Hegla, nie to, że grozi mi jakieś ukąszenie heglowskie czy inne pogryzienie, no ale inna kwestia. Mianowicie duch dziejów, geniusz epoki są pojęciami oderwanymi od tego, co jest istotą historii, czyli od człowieka. Przecież historia to jest działalność człowieka w czasie, używając najkrótszej definicji. Czyli co to jest duch dziejów? Tu nie ma miejsca dla człowieka. Przyznajemy, nie wiem, jakimś epokom, jakimś odcinkom, periodom czasu szczególne właściwości, a innym odcinkom tych właściwości nie przyznajemy, albo przyznajemy inne. Przecież to nie jest tak dane samo z siebie. Od wielkiego wybuchu albo pierwszego dnia stworzenia, jak kto woli. Nie. O tym, jak toczy się historia, decyduje najważniejszy podmiot działający, czyli człowiek. Czyli odpowiedzi na to, dlaczego coś się dzieje, należy szukać nie w szczególnych właściwościach czasu, miejsca czy przestrzeni, tylko w szczególnych właściwościach podmiotu działającego, człowieka. Więc następne siłą rzeczy pytanie, jeżeli nie Zeitgeist, jeżeli nie duch epoki, to jaka właściwość człowieka? I wtedy pomyślałem, i chyba jest to, znaczy jestem przekonany, że jest to dobra odpowiedź, przyszło mi do głowy takie łacińskie słowo, łacińskie pojęcie. Magnanimitas. Strasznie trudno jest to w tej chwili przetłumaczyć na język polski. Między innymi dlatego, myślę, mamy kłopoty z myśleniem o swojej historii, o swojej teraźniejszości. W
wszystkie słowniki, łącznie z niezwykle szacownym słownikiem łaciny średniowiecznej i kościelnej księdza Jugana, słowo magnanimitas tłumaczą jako wielkoduszność. Ale wielkoduszność to jest coś, co dotyczy rzeczy przyziemnych. Można być wielkodusznym i dać komuś jałmużnę. Można być wielkodusznym i komuś zrobić, nie wiem, wybaczyć, podarować. Natomiast oryginalne tłumaczenie, takie, na jakie kiedyś tam natknąłem się w tekstach średniowiecznych, to było nie wielkoduszność, tylko wielkość ducha. I w tych tekstach średniowiecznych poświęconych idei władzy królewskiej, wielkość ducha była opisana jako najważniejszy przymiot dobrego władcy. Najważniejszy, bo z niego wywodzą się wszystkie inne. Wielkość ducha jest źródłem męstwa, sprawiedliwości, hojności, bezstronności, miłości do ojczyzny, troski wobec poddanych. Wszystkie cechy dobrego władcy wypływają z wielkości ducha. Tak twierdzono w średniowieczu. Myślę, że mieli rację. Więc zacząłem szukać śladów wielkości ducha w naszej historii. Zacząłem zastanawiać się, czy właśnie wielkość ducha jest tą przyczyną, która nam pozwoliła stać się takim państwem, takim narodem, takim społeczeństwem, jakim byliśmy na początku wieku XVII. No bo zwróćcie Państwo uwagę, Władysław Łokietek, niezwykle dzielny król, któremu, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka nic się nie udaje. Gdybyśmy brali pod uwagę materię, tylko i wyłącznie materię, Łokietek traci wszystko po kolei. Śląsk, Pomorze, swoje rodzinne Kujawy, część Wielkopolski, z Krakowa go wyganiają kilka razy. Potem zostaje królem i przez całe swoje panowanie szarpie się bez materialnych, wymiernych efektów. Nie jest w stanie, praktycznie rzecz biorąc, obronić państwa. Inaczej, nie byłby w stanie, gdyby nie wielkość ducha. I to nie tylko jego samego. Takie zdarzenie o sile polskiego państwa ówczesnego i sile jego przeciwników świadczy fakt, że byliśmy w stanie pokonać pod Płowcami tylną straż Armii Krzyżackiej. Tylną straż, 1/3. Naszym wielkim zwycięstwem było to, że rozbiliśmy tylną straż Armii Krzyżackiej. To było wszystko, na co nas było stać. A skąd się wzięli Krzyżacy pod Płowcami? Ano, wracali do siebie, do domu, nie doczekawszy się Czechów. Gdyby się doczekali Czechów pod Kaliszem, koniec. Cała nasza siła wystarczyła na tylną straż Armii Krzyżackiej. Gdyby do Krzyżaków dołączyli Czesi, nie byłoby szans, żeby im się przeciwstawić. Dlaczego Czesi nie dołączyli? Ano, wielkość ducha. Pewnego jednego małego księcia śląskiego, który stracił wszystko, bo postawił, zagrodził drogę Czechom. 3 dni jego niewielka armia, wykorzystując ukształtowanie terenu, nie pozwalała Czechom przejść przez Przełęcze i wejść na teren Królestwa Polskiego. Wystarczyło. Po 3 dniach Krzyżacy nie mogli czekać dłużej. Musieli wracać do siebie. Do połączenia obu naszych armii nie doszło. Jeden Bolko śląski. Kto o nim? Nie uczy się o nim w szkołach. Niemalże nie istnieje w polskiej historii. Oczywiście Bolko stracił wszystko. Stracił armię, stracił swoje księstwo. Nie zostało mu nic. Ocalił Polskę. Dziedzinę piastowską. Sam był Piastem. Więc mamy stan wyjściowy. Państwo Łokietka. Mija 80 lat raptem, czy nawet niecałe 80.
i rozbijamy w proch i w pył największą potęgę militarną ówczesnej Europy, Krzyżaków pod Grunwaldem. Znaczy, przesadziłem może z tym proch i w pył. Tak by się stało, gdyby nie to, że mieliśmy Litwina na polskim tronie, który wystarczył mu pył i prochu już nie chciał z Krzyżaków czynić, było to nie na rękę. Powstrzymał uderzenie, nie zrobił tego, co mógł zrobić. Moglibyśmy powiedzieć przykład ducha trochę mniejszego. Ale nie chcę być posądzany o to, że jestem skrytym bądź też jawnym sympatykiem Jana Długosza, który Władysława Jagiełły nie lubił. Natomiast interesująca jest inna wielkość ducha, która nam się tutaj pojawiła, która będzie nam się pojawiać w naszych dziejach jeszcze kilkakrotnie. Skąd ten Litwin na polskim tronie? Komu to w ogóle przyszło do głowy i dlaczego? Pytanie dlaczego jest oczywiście zawsze najlepsze, najbardziej zasadne. Panowie koronni. Tu jest jednocześnie odpowiedź na to, co się stało w ciągu tych 70 lat między szarpiącym się niemalże bez efektu Łokietkiem a Grunwaldem. W tym czasie pojawił nam się władca, w którym wielkość ducha chyba najlepszy znalazła wyraz i który był najlepszym uosobieniem wielkości ducha, Kazimierz Wielki. To on w gruncie rzeczy zbudował państwo zdolne pod Grunwaldem rozbić Krzyżaków. Ale nie chodzi tutaj tylko o siłę militarną, nie chodzi tutaj tylko o bogactwo. On stworzył coś zupełnie niesamowitego. To jest właśnie przykład działania wielkości ducha, że nie patrzy się tylko i wyłącznie na materię, nie patrzy się na korzyści doraźne. Człowiek wielki duchem widzi dalej, lepiej, szerzej niż wszyscy wokół. I taki był Kazimierz Wielki. On stworzył, właściwie tak w podręcznikach historii, to często Kazimierz Wielki przedstawiany jest jako król, gospodarz. Tu buduje, tam coś wystawi, tu wymuruje. No owszem, zdarzają mu się jakieś namiętności, a to Esterka na boku, a to ksiądz Baryczka w Wiśle. On był wielki duchem we wszystkim, również w tych złych namiętnościach. Wielkość ducha jest neutralna pod względem moralności. Ludzie źli też mogą być wielcy duchem. Ich zamiary, ich koncepcje też mogą być przejawem wielkości ducha. Wielkość ducha nie jest nacechowana moralnie. Jest to szczególny przymiot umysłu, duszy. Kazimierz Wielki stworzył różne rzeczy. Myślę, że w sensie takim najciekawszym stworzył pojęcie korony Polski. Korona polska to byt troszeczkę abstrakcyjny. To nie jest byt materialny. Później się tak przyjęło. A że korona, no to są te ziemie polskie w przeciwieństwie do Litwy. Mamy Litwę i koronę. Ale za Kazimierza korona to nie była granice, to nie były lasy, doliny. Też, oczywiście. Korona to był byt najistotniejszy dla Kazimierza. To była jego piastowska, polska dziedzina. Korona była dużo szersza niż aktualne granice państwa polskiego. Korona to był utracony Śląsk, korona to była utracone Pomorze Gdańskie, korona to było nawet Pomorze Szczecińskie. Wszystko, co kiedyś było nasze, było koroną. Abstrakcja, mówimy takie pojęcie, a to nie była abstrakcja. To było dużo bardziej realne niż inne pojęcia abstrakcyjne. I druga rzecz, którą stworzył Kazimierz Wielki, stworzył ludzi, którym w jakiś sposób zaszczepił, przekazał, nauczył, jak być wielkimi duchem. To właśnie ci, jego uczniowie, ci wielcy duchem, wymyślili sobie niesamowitą koncepcję. Bierzemy Litwę za partnera. Po co?
No jasne, najczęściej w podręcznikach się mówi, ano trzeba było wziąć pomoc, żeby pobić Krzyżaków, tak? Nie. Znaczy, nie wiem. Pewnie tak, pewnie też i o to chodziło. Natomiast każdy, kto mniej więcej zna przebieg bitwy pod Grunwaldem, wie, że ta pomoc litewska była no, momentami taka problematyczna. Najbardziej mi się podoba pewna XIX-wieczna rycina, przedstawiająca epizod z bitwy pod Grunwaldem, kiedy Litwini zaczynają uciekać i tytuł brzmi Litwa tył podająca. Bardzo lubię tę rycinę i jej tytuł. Natomiast czym się kierowali panowie koronni? Tego do końca wiedzieć nie będziemy. Pewnie częściowo tajemnica jest w ich głowach. Ale tam jest coś, co, z czym się spotkamy jeszcze kilkakrotnie w naszych dziejach za momencik. Tam jest wiara w to, że jesteśmy my Polacy jesteśmy wielcy duchem. Że jesteśmy w stanie ten dziki naród litewski, który nawet trudno powiedzieć, że on jest narodem litewskim. Litwini nie bardzo wiedzą, kim są. Trochę Żmudzinami, trochę Litwinami, trochę prawosławnymi, trochę Rusinami. Przedziwna mieszanka. Ale nasi panowie koronni ze szkoły Kazimierza Wielkiego wierzą, że my, Polacy, jesteśmy w stanie ich schrystianizować i wprowadzić w obręb kultury chrześcijańskiej śródziemnomorskiej. To jest cel działań. Za chwilę udowodnię tę swoją tezę, ponieważ ta koncepcja o tym, że my, Polacy, jesteśmy kimś, kto potrafi wieść całe narody ku dobremu, ku kulturze, ku cywilizacji, pojawi się jeszcze nie raz. I to na skalę zupełnie niesamowitą. Dobrze. Tam mam ściągę. Sobie przypomnę, co miałem mówić. No tak, hołd pruski. Wielkość ducha, czy wręcz przeciwnie? Zwycięstwo ducha, czy materii? Zwycięstwo, czy kapitulacja? Można było dużo więcej. Zabrakło wielkości ducha królowi Zygmuntowi. Zresztą z Jagiellonami różnie bywało. Kazimierz Jagiellończyk. Być może ze względu na imię, na swojego wielkiego imiennika, Kazimierza Wielkiego. Kazimierz Jagiellończyk, tak, był wielki duch. Niewątpliwie. Chociaż nie aż taki. Byli w jego otoczeniu ludzie wielcy duchem. Oleśnicki. Koncepcje Oleśnickiego wyrządziły Polsce krzywdę straszliwą. Ale nie można im odmówić wielkości. Koncepcja Oleśnickiego unii z Węgrami, wspólnego uderzenia na Turcję, rozbicia Turcji, wyzwolenia Konstantynopola. Wielka koncepcja. To, że przy próbie jej realizacji wykończył Oleśnicki Polskę, to już jest zupełnie co innego. Nigdyśmy się nie podnieśli po II Unii Węgierskiej. Nigdy. Nie odzyskaliśmy tego, co zbudował Kazimierz Wielki. Druga Unia Polsko-Węgierska, próba rozpoczęcia wojny z Turcją, załamała raz na zawsze polski system finansowo-skarbowy. Nigdy już Polska nie była państwem o stabilnych, dużych dochodach, pozwalających prowadzić aktywną politykę zagraniczną, czyli walczyć. W tamtych czasach aktywna polityka zagraniczna najczęściej była wojna. Dyplomacją się Polacy dosyć brzydzili. Uważali, że najlepiej jest wystawić kilkadziesiąt tysięcy wojska i wtedy można ewentualnie negocjować warunki poddania się przeciwnika. Tak wyglądała dyplomacja polska. Nawet szyfru nie mieli. Cała Europa miała szyfry. No przecież to zupełnie oczywiste, tak? Korespondencja dyplomatyczna nie może być czytana przez każdego, a Polacy nie. Na co? O
obawiam się, że dzisiaj mają szyfry takie, że ciężko je przeniknąć. Wtedy papież nas zmusił do stosowania szyfru, ale to było dopiero za Stefana Batorego. Dopiero pod wpływem papież powiedział, że nie będzie korespondował, jeżeli każdy będzie mógł to przeczytać. I zażądał od Polaków zastosowania szyfrów w dyplomacji. Tak wyglądała nasza dyplomacja. Nasi przodkowie byli ludźmi bezpośrednimi, lubiącymi rozwiązania proste, skuteczne i radykalne z reguły. Pewien angielski generał z czasów I wojny światowej też miał takie podejście. Powiedział, że jeżeli mówi się wprawdzie, że pióro tnie ostrzej niż miecz, ale jakby ktoś mu dał do wyboru, to zawsze wybierze miecz. I robił to konsekwentnie. Był to człowiek, który został ranny we wszystkie części ciała. Naprawdę. Generał Adrian Carton de Wiart. Ranny był we wszystko. W Polsce 3 razy. Zresztą. Ale to już dygresja. Wracamy do naszych dziejów. Jagiellonowie z tą wielkością ducha bywało różnie. Nie wiadomo dlaczego. Może dlatego, że krew Jagiellonów została rozcieńczona krwią Habsburgów. A może z innego względu. Nawet Zygmunt August był królem niespecjalnie pochopnym do działania. Zwano go królem dojutrkiem, bo jak mu mówili, najjaśniejszy panie, coś trzeba zrobić, mówił jutro, jutro. Czasami to jest metoda. Jego kunktatorstwo czy niechęć do radykalnych działań pewnie umożliwiło zwycięstwo katolicyzmu w Polsce. Bo to jutro, jutro to dotyczyło między innymi kwestii ustanowienia kościoła, którego byłby on, Zygmunt August, głową. Czyli de facto pójścia w stronę anglikanizmu. Jutro, jutro. No jutro nie nastało nigdy dla tego typu działania. Może to i dobrze. Następny wielki duchem to Batory. Tak, Stefan Batory. Chociaż myślę, że trochę go za bardzo lubimy. On umiał dbać o swoją propagandę. Był pierwszym królem, który stworzył własne biuro prasowe. A nawet miał nadwornych historyków, którzy pisali historię tak, jak być napisana powinna. Niekoniecznie tak, jak się działa naprawdę. Słynne dzieło Rudolfa Heidensteina właśnie jest napisane tak de facto pod dyktando króla Batorego i kanclerza Jana Zamoyskiego. Jest propagandą. Ale czasami, żeby obudzić w ludziach wielkość ducha, trzeba sięgać po różne metody. Wprawdzie w Polakach tej wielkości ducha nie trzeba było specjalnie budzić, ona wciąż gdzieś była. Nawet w czasach Jagiellonów. To ciekawe, nie wiem, czy Państwo zwrócicie uwagę. Złoty wiek jest złotym wiekiem materialnym. To jest wiek bogactwa, wiek pięknych budowli. Natomiast jeśli chodzi o ludzką aktywność czy ludzką wielkość, to z tym bywa dosyć różnie. Prawie nigdy nie mieliśmy w naszych dziejach tylu zdrajców i sprzedawczyków, co za Zygmunta I. Polscy magnaci dawali się kupować dosyć nagminnie. Kwestia była tylko jedna, ile. Natomiast ten duch przetrwał w średniej szlachcie. Ciekawa obserwacja. Moim zdaniem dosyć aktualna. Klasa średnia jest tym, czego się rządzący boją zawsze, niezależnie od czasu i miejsca. Klasa średnia oznacza niezależność sądu. Klasa średnia oznacza posiadanie na tyle dużego majątku, żeby było człowieka stać na niezależność, ale nie na tyle dużego, żeby przestał wierzyć na przykład w wykształcenie czy konieczność osobistej przyzwoitości. Im bogatszy, tym mniej potrzebne wykształcenie, tym mniej potrzebna przyzwoitość. Wystarczają pieniądze. Średnio bogaty musi mieć wszystko. Pieniądze obrócić na to, żeby wykształcić dzieci, żeby wykształcić siebie. Ale również na to, żeby być niezależnym wobec korumpującej zawsze i wszędzie władzy. Dlatego sądzę, że w Polsce klasa średnia nie powstanie.
Zresztą wszędzie widzimy kurczenie się klasy średniej. Kiedy w Polsce skurczyła się średnia szlachta, Polska przestała istnieć. Magnatom nie zależało. Magnaci się czują dobrze wszędzie i zawsze, niezależnie kto zasiada na tronie i jak przebiegają granice. Jest im to obojętne. Średnia szlachta i słynny ruch egzekucyjny. Kiedy to szlachta domaga się naprawy państwa, kiedy to szlachta wprowadza pierwszą konstytucję. Tak de facto artykuły henrykowskie to jest pierwsza konstytucja. Tam są zawarte podstawy ustrojowe państwa. Mówimy, że pierwsza konstytucja to 200 lat później, 3 maja. Artykuły henrykowskie były de facto czymś na kształt konstytucji. Niewzruszalne, niezależne od osoby panującego, fundament ustroju. Wśród tych fundamentów ustroju była tolerancja religijna, Konfederacja Warszawska. Możemy się zastanawiać, dobrze to czy źle? Odejście od wiary katolickiej? Nie zupełnie. Bardzo popularne było wówczas powiedzenie, które dla mnie też jest przejawem wielkości ducha ówczesnej szlachty, umiejętności myślenia. Pamiętaj, że Śpirwej urodził się Polakiem niż katolikiem. Nie ma zaprzeczenia katolicyzmu. Jest postawienie na pierwszym miejscu dobra ojczyzny, dobra narodu. Wyznanie jest na drugim miejscu. Koncepcja Polak-katolik jest dużo, dużo, dużo późniejsza i nie do końca prawdziwa. To pomnij, że Śpirwej urodził się Polakiem, a potem katolikiem, jest prawdziwe. XVI-wieczny. W jakiś sposób było kluczem również do późniejszych sukcesów. Co tam mamy dalej? No mamy Batorego. Pod Wielkimi Łukami, pod Połockiem i wreszcie pod Pskowem. Mało kto sobie dzisiaj zdaje sprawy z tego, jaki wielki był Psków. Gdzieś to jakieś tam krańce Europy, Bóg wie, jakieś ruskie miasteczko. Nie. 30 tysięcy. Większe niż Kraków. Nie mówiąc już o Warszawie w tamtym czasie. 30 tysięcy ludzi. To potężna jest metropolia. No, złośliwcy oczywiście mówią, że wyprawy Batorego wzięły się stąd, że Anna Jagiellonka mu się nie podobała, ale to jest złośliwe pomówienie, nie będziemy oczywiście brać go pod uwagę, aczkolwiek wiemy, że rzeczywiście Anna Jagiellonka do pięknych i w kwiecie wieku będących kobiet nie należała. Na czym polega wielkość koncepcji Batorego? Jednej z dwóch ówczesnych koncepcji. Moskwa, naturalny wróg, znaczy no nie, przepraszam, nienaturalny. W to nas wrobił Zygmunt August akurat w Moskwie. Tak, to też jest taka trochę kaprys historii. Wszyscy się cieszymy z Unii Lubelskiej, prawda? Jakie to świetny był pomysł. Unia Lubelska, majstersztyk wrobienia Polski w coś, w co być wrobiona nie powinna. W wojnę z Moskwą. Do Unii Lubelskiej nie mieliśmy granicy z Moskwą. My jako Polska, my jako korona. Z Moskwą graniczyła Litwa, której mogliśmy pomóc, albo i nie. Natomiast genialny ruch, genialny z punktu widzenia interesów Litwy, przekazanie koronie Wołynia i Podola, jest to negacja koncepcji Kazimierza Wielkiego. Korona Królestwa Polskiego, tak jak ją widział Kazimierz Wielki, to był Śląsk, to było Pomorze Gdańskie, mówiłem. Unia Lubelska sprawia, że to wszystko się przestaje liczyć. Koniec. Przestaje nas interesować Piastowski Śląsk, Piastowskie Pomorze Zachodnie, znaczna część Piastowskiej Wielkopolski. Nie. Idziemy na wschód. A w to wrobił nas Zygmunt August. Trzeba przyznać, genialnie. Również hasło Unii Lubelskiej jak wolni z wolnymi i równi z równymi jest nieprawdziwe. My, Polacy, byliśmy wolni. Litwinów Zygmunt August zmusił do Unii z Polską.
zabierając im Wołyń i Podolę, skazał Litwę na bycie małą. Skazał Litwę na praktycznie porażkę w starciu z Moskwą. Tylko w sojuszu z Polską od tej pory Litwa jest w stanie stawić czoła Moskwie. Nie ma mowy ani o wolności, ani równości. No ale propagandowo brzmi świetnie, prawda? Można tylko podziwiać hasło, jak wolni z wolnymi i równi z równymi. Batory realizuje jedną z dwóch koncepcji relacji polsko-moskiewskich. Te, o której mówiłem przed chwilą, mówiąc o prostocie polskiej dyplomacji. Trzeba po prostu ich pobić. Natomiast druga koncepcja, to jest zupełnie co innego. To jest koncepcja niesamowita zupełnie. Jest to koncepcja pomysłu, powtórzenia z Moskwą tego, co nam się udało z Litwą. Unia polsko-moskiewska. Wspólny władca. A niechby był i Fiodor. Byłby Fiodor jak Jagiełło, dobrze by nam było, mówiła szlachta w czasie drugiej elekcji, po ucieczce Walezego. To jest myślenie. Zrobić z Moskwą to samo, co z Litwą. Pokazać im, na czym polega cywilizacja, kultura. Wtedy sami będą chcieli być z nami. To jest wiara szlachty. Jesteśmy na tyle dobrzy. Jesteśmy na tyle atrakcyjni, kulturowo przede wszystkim, prawnie, że będą chcieli z nami być. I szlachta ma rację. Jesteśmy atrakcyjni i kulturowo, i prawnie. Dla Moskwy jesteśmy Zachodem. Język polski jest językiem kultury w Moskwie. Prawo polskie, niedoścignione marzenie. Żeby bojar mógł własną córkę wydać za mąż wedle własnej woli. Fajnie by nam było. Nie mógł. O tym, za kogo wychodzi córka bojara, decydował wielki książę, kniaź. Własność majątku? Nie. Tyle, co masz na sobie. Nietykalność osobista? Śmieszne. Jeżeli wielki kniaź potrafi własnego syna zatłuc kijem w sali tronowej, to co zrobi ze zwykłym bojarem? A my to wszystko mamy. Mamy nietykalność majątku, mamy nietykalność osobistą, prawo do procesu. Słuchajcie państwo, 200 lat przed następnym krajem europejskim. Polska ma neminem captivabimus nisi iure victum. Nikt nie pójdzie do więzienia, jeżeli nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. 1434. Następny kraj wpadł na to samo, była to Anglia. W 1648. Francja po rewolucji. I oni nas uczą, na czym polega cywilizacja europejska. Więc ta wiara szlachty w to, że jesteśmy atrakcyjni, ma podstawy. Oczywiście nie wszystko, co przychodziło z Polski, było dobre. Taka wstydliwa choroba, która u nas zwana była Francą, w Moskwie zwana była chorobą polską. No tak, z zachodu to się posuwało, nie? Do nas z Francji, od nas do nich. No ale to powiedzmy, to jest tylko margines naszej atrakcyjności kulturowej. Koncepcja Unii polsko-moskiewskiej to nie jest jednorazowy wybryk, nie jest jakiś tam szalony, utopijny pomysł kogoś tam. Ona się pojawia konsekwentnie w czasie pierwszej elekcji Walezego, w czasie drugiej Batorego, nawet po trzeciej. Kiedy szlachta całkiem poważnie myśli o tym, żeby się pozbyć Zygmunta III, pojawia się projekt Unii polsko-moskiewskiej. Wtedy w Moskwie trwa wielka smuta. No właśnie ten syn, którego Iwan Groźny zabił, jak wiecie państwo, kijem, to była ostatnia gałązka tej linii panującej. Potem się odrodziła oczywiście w postaci Dymitra Samozwańca, ale to już była, no powiedzmy, zaszczepiona troszeczkę inaczej, na tym drzewie Rurykowiczów.
I właśnie wtedy, kiedy na tronie moskiewskim zasiada Borys Godunow, szlachta polska wystawia kolejną propozycję. Bądźcie z nami, zawrzyjmy Unię. Synowie będą wychowani w katolicyzmie w Polsce, którzy się pojawią z małżeństwa, córki w Moskwie jako prawosławne. Małżeństwa będą dozwolone, religie będą równouprawnione, języki będą równouprawnione. Jedno prawo, jeden skarb. W Lublinie. Po środku. Chyba logiczne. Nie, Lublin jest na środku. No to, coś by się wymyśliło. W Zamościu. W Zamościu. Świeżutko, ładnie wybudowane, eleganckie miasto. Super, nie? Może być w Zamościu. Ale o tym będziemy dyskutować, jak już doprowadzimy, panie Bernardzie, do Unii z Moskwą. Nie? A szkoda. Szkoda. Koncepcja była świetna. Szans nie miała. Nie dlatego, że myśmy nie chcieli. Dlatego, że oni nie chcieli. Oni preferowali podobny sposób rozstrzygania sporów, jak my. Tylko dokładali do brutalnej siły jeszcze liczbę, której nam zawsze z różnych przyczyn brakowało. Nie to, żeby nas było mniej, ale nie mieliśmy pieniędzy. To też jest wielkość ducha. Nie przypominam sobie bitwy, którą byśmy stoczyli i wygrali, mając przewagę liczebną. Wszystkie najważniejsze bitwy, które Polska toczy w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, zawsze toczymy z pozycji słabszego liczebnie. I to czasami dysproporcja jest niesamowita, jak pod Kirchholmem. 5:1. No, 4:1. Ba. Potrafimy na przykład oblegać obóz turecki, mając mniej żołnierza niż ci, których my oblegamy. To jest dopiero pomysł. Zrobił to Sobieski pod drugim Chocimiem w 1673 roku. Turków było więcej, naszych było mniej, ale to myśmy ich oblegali. I myśmy wygrali. Ostatni chyba wielki duchem i ciałem król. Niestety, od kiedy stał się wielki ciałem, duch w nim trochę podupadł. Tylko żądza pieniądza pozostała równie wielka jak ciało. Tak, Sobieski słynął z dbałości o własne dobra, no ale któż jest wolny od tego typu, powiedzmy, przywary. Dlaczego przestaliśmy być mocarstwem? Kiedy? Co się stało? Coś się zaczęło dziać mniej więcej równolegle, w tym samym czasie, dwa procesy. Proces karlenia polskiego ducha przebiega wtedy, kiedy Polacy przestają wierzyć, że państwo jest ich. Że mają wpływ na państwo, na politykę, że ich decyzje coś znaczą. Zaczyna powoli, ale potem coraz szybciej do głosu dochodzić magnateria. Przestajemy być demokracją, czy raczej stajemy się demokracją fasadową, stajemy się oligarchią. Nawet jest w historii takie pojęcie, że są to rządy oligarchii magnackiej, ale przesuwa się te rządy oligarchii magnackiej po 1648. Czy raczej nawet, może lepiej byłoby, po 1652. Natomiast tak de facto to magnaci zaczynają rządzić coraz wyraźniej. Szlachta przestaje ogarniać, nawet ta dobrze wykształcona, średnia. Nie wiedzą, co się dzieje. Zaczynają się denerwować, narasta pewna frustracja. Wyraźnym początkiem rządów oligarchii jest rok 1608. Rokosz Zebrzydowskiego, może
troszeczkę nadmiernie dowartościujący ze żydowskiego, lepiej mówić Rokosz Sandomierski, na czele którego stoi kilku magnatów. I wtedy się okazuje, że to oni decydują o polityce. Nie rzesze szlachty. Oni. Ci magnaci. Wcześniej jeszcze szlachta traci wiarę w coś, w co wierzyła od zawsze. Wiarę w króla. Państwo to są trzy stany. Król, magnateria reprezentowana w Senacie i szlachta reprezentowana w Sejmie. Trzy stany. Król jest osobnym stanem. Kiedy odbywał się Sejm, to mówiono, że są to trzy stany sejmujące. Izba poselska, izba senatorska i król. I szlachta traci wiarę w króla. Do tej pory żadnego króla chyba to nie spotkało. Może trochę Zygmunta Starego. Natomiast to, co robi Zygmunt III, podkopuje wiarę szlachty w króla. Zygmunt III negocjuje z Habsburgami oddanie korony. Chce porzucić szlachtę, która go wybrała. To była elekcja szlachecka. Zygmunta III była elekcją szlachecką. Magnateria wolała Ernesta Habsburga. To szlachta, Anna Jagiellonka, opowiedzieli się po stronie Zygmunta, a on ich zdradza. Negocjuje z Habsburgami oddanie korony, bo milszy jest mu dziedziczny tron szwedzki niż elekcyjny polski. Słynny Sejm Inkwizycji. Sprawa wychodzi na jaw. Szlachta jest oszołomiona, przerażona. Co się stało? Król? Ojciec? Głowa? Państwa? Narodu? Ten, w którym uosabia się Boży wybór? I zaczyna się kryzys wiary, zaczyna się kryzys ducha. Oczywiście nie od razu. Nic w historii nie dzieje się tak od razu. Trochę to trwa. Jeszcze mamy wielki, piękny, wspaniały epizod. A ja wiem, po kolei. Za daleko? Jeszcze? Nie, hołd ruski nas interesuje. O, to Batory pod Pskowem. O, to jeden z hołdów ruskich. Batory pod Pskowem. Pod Pskowem. Moskal, gdzieś powinien być hołd ruski. Nie ma? O kurczę. No to mój błąd. Ale widzimy, co tu się dzieje. Mamy wyprawę na Moskwę, tylko ta wyprawa na Moskwę, mimo niesłychanych sukcesów, byliśmy jedyni i jesteśmy do tej pory jedynym państwem, które zajęło stolicę Rosji. Kiedy Napoleon był w Moskwie, akurat mu przenieśli stolicę do Sankt Petersburga. Napoleon w Moskwie nie zajął stolicy Rosji, zajął Moskwę. Myśmy zajęli stolicę. Jedyny raz w historii. Nikomu się to nie udało. Ale w tym to też już nie było to. Zygmunt III po raz kolejny okazał małość ducha. Nie zgodził się na swojego syna na tronie moskiewskim. Ja chcę. Władysław powiedział tak, przejdę na prawosławie. Będziemy mieć Unię, nieco inną niż to myślano, ale będzie Unia. Przyjmę wasze warunki, przyjmę prawosławie. Zygmunt powiedział nie. Znaczy powiedział tak, oczywiście zgadzamy się, tylko nie Władysław, a ja i nie prawosławie, tylko katolicyzm. A reszta zostaje bez zmian. Był kapitalny moment. Nigdy nie mieliśmy takiego wsparcia w bojarach moskiewskich jak wówczas. Właśnie wtedy Polska była tak atrakcyjna, że oni sami chcieli. Raz, jeden, jedyny. Oni chcieli. Jak pisał Boj-Żeleński, i w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Kiedy myśmy chcieli, oni nie chcieli. Kiedy oni chcieli, myśmy zrobili błąd. Znaczy myśmy. Zygmunt III. To jego wina. Może za bardzo zajęty był materią. Łańcuszki robił. Biżuterię. Nawet monstrancję.
do dzisiaj jest na Jasnej Górze monstrancja wykonana własnoręcznie przez Zygmunta III. Szlachetne zajęcie, nie powiem. Ale szlachta miała rację, wołając: króla chcemy wojennego, a nie alchemika. Bo robieniem monstrancji nie wygra się wojny, nie wyprowadzi się państwa z kryzysu na szerokie wody. Kulminacyjny moment dla mnie, naszej potęgi. Rok 1621. A jednocześnie chyba najbardziej taki tragiczny. 1621, Chocim. Pierwsza bitwa pod Chocimem. Zupełnie bez sensu z naszego punktu widzenia. Bierzemy na siebie uderzenie największej ówczesnej potęgi militarnej świata. Porty otomańskiej, Turcji. Za darmo. Bez niczego. Bez korzyści, bez koncepcji. Dlaczego? No bo Zygmunt postanowił pomóc kuzynowi cesarzowi i zezwolił na werbunek Polaków do armii cesarskiej. Słynni Lisowczycy, prywatny werbunek cesarski. Skuteczni niezwykle. Zapominamy, że Polska wykonała dwie odsiecze Wiednia. Pierwszą w 1620 roku. Była pierwsza odsiecz Wiednia. Wiedeń był oblężony przez księcia Siedmiogrodzkiego, sprzymierzeńca Turcji. Lisowczycy nadciągają, rozbijają Siedmiogrodzian, Wiedeń jest wolny. Turcja mówi: tak, skoro wy tak. To młody, gorąco głowy sułtan pisze do Zygmunta: zatknę półksiężyce na kościołach twojego stołecznego miasta i konie napoję w Bałtyku. I gromadzi armię. Wiemy jaką. Ówczesne źródła mówią 100, 200, 500, 700 tysięcy, nawet 900. Obecnie historycy tak mniej więcej kalkulują 150, 160 tysięcy. Olbrzymia potęga, 160 tysięcy. Naprzeciwko nim staje Rzeczpospolita, nie biorąca udziału w wojnie. My nie bierzemy udziału w wojnie 30-letniej. Szlachta się boi, już jest małego ducha, nie chce się ryzykować, potrafi iść się bić, natomiast nie chce już ryzykować czegoś większego. Za chwileczkę powiemy, dlaczego tak się stało. W każdym razie Chocim, kapitalne jest zrozumienie, z kogo składa się mniej więcej 40-50-tysięczna armia polska. Widzimy dysproporcje. 4:1. Nas jest około 50 tysięcy. Nas, to znaczy 20-25 tysięcy Polaków, 20-25 tysięcy Kozaków, których przyprowadził hetman Piotr Sachajdaczny. Pół na pół. Pół na pół. Naprzeciwko tych 50 tysięcy staje 150 Turków. 3 tygodnie. Wedle legendy ostatniego dnia wojny w obozie polskim pozostała jedna, jedyna beczka prochu. Nie było. Nic. Koniec. Turcy stracili 40 tysięcy, my 15. Łatwo policzyć, co by się stało, gdyby nie przyszli Kozacy. Konie tureckie byłyby pojone, chociaż nie, konie nie lubią słonej wody, no ale gdzieś w tych okolicach. Europa była bezbronna. Europa wtedy krwawiła, wyrzynała się wzajemnie w najgorszym konflikcie religijnym. Gdyby Turcy przeszli Chocim, Europa stałaby przed nimi otworem. Pod Chocimiem zawiązało się coś, co miało olbrzymie szanse wywieźć nas ponownie na drogę wielkości ducha. Przymierze broni polsko-kozackie. W obozie był Władysław IV. Odważny człowiek, najlepszy z Wazów. Zamknął się w obozie i był przez cały czas. Nie gdzieś w Warszawie, w Krakowie. Nie. Był z żołnierzami. Królewicz Władysław. Był jednym z dowodzących. Jemu
jakiejś mierze przypisuje się zwycięstwo, oprócz Chodkiewicza i Lubomirskiego. On to wszystko widział. Widział, jaką siłę stanowi dobrze walcząca armia polska w sojuszu z kozakami. I był to człowiek wielkiego ducha. Próbował to powtórzyć. A nawet mu się udało. Kiedy umarł Zygmunt III w 1632 roku, okazje bezkrólewie postanowiły wykorzystać jednocześnie trzy wrogie nam potęgi. Moskwa, Turcja, Szwecja. Władysław IV zrobił rzecz zupełnie niesamowitą. Najpierw rozbił Moskali. Genialny manewr. Moskale oblegli Smoleńsk pod dowództwem Michała Szejna. Mieli 60 tysięcy. Nadciągnął Władysław IV, mając 30 tysięcy. Obległ Moskali oblegających Smoleńsk, mających dwukrotną przewagę liczebną i zmusił ich do kapitulacji. Tak to zrobił, że oni nie mieli wyjścia. Poddali się, po prostu się poddali. Tam gdzieś jest obrazek. O tu, jak leżą plackiem przed królem, pod Smoleńskiem. Wszystkie sztandary na ziemię rzucili i sami siebie równo z glebą położyli, jak pisał poeta opiewający czyn Władysława IV. To sama armia spod Smoleńska, bardzo szybko, poruszająca się niesłychanie sprawnie, rozbiła Turków, czy właściwie no taki potężny zagon tatarsko-turecki. Zrobiła to na tyle sprawnie, szybko i skutecznie, że Turcja grzecznie poprosiła o zawieszenie broni. I potem niesamowita koncepcja Władysława IV. Kończy się rozejm ze Szwecją, na rzecz której straciliśmy w czasie panowania nieszczęsnego dosyć Zygmunta III Pomorze Gdańskie. Pominąłem to, no ale nie mogę powiedzieć już wszystkim. Szwecja siedzi na naszym Pomorzu, bierze podatki z polskiego zboża. Z tych pieniędzy finansuje swój udział w wojnie 30-letniej. Tak de facto Rzeczpospolita znowu nie bierze udziału w żadnej wojnie 30-letniej, a korzystają z Polski wszyscy. I Habsburgowie, katolicy i protestancka Szwecja, zero korzyści dla Polski. I Władysław IV, mając tę wyćwiczoną, sprawną, bitną armię, jedzie na Pomorze. Usiłując rozpocząć wojnę ze Szwecją. Kończy się rozejm, mamy przewagę, wreszcie dokopiemy wam. I jedna kapitalna koncepcja Władysława IV. Bierze ze sobą kozaków i ich łódki. Te same łodzie kozackie, które posłużyły kozakom do spalenia Stambułu. Oni to potrafili robić. Startowali z Zaporoża, przepływali Morze Czarne, spalili przedmieścia Stambułu. Władysław IV, który widział ich w akcji pod Chocimiem, myśli, dobra, no skoro spalili Stambuł, to może i Sztokholm puszczą z dymem. Tak, o to mu chodziło. Ściągnął nad Bałtyk kozaków i ich łodzie. Co się stało? Magnaci wynegocjowali rozejm. Ponoć słowa, jakich wówczas używał Władysław IV, nie nadawały się ani do zapisania, ani do powtórzenia. Nawet Janusz Radziwiłł, który posługiwał się językiem barwnym, powiedział, zapisał w swoich wspomnieniach, że on nie powtórzy tego, co Najjaśniejszy Pan mówił. Kiedy mu magnaci wynegocjowali rozejm. Dlaczego? Ano właśnie. Materia zwyciężyła. Wojna kosztuje. I ludzie muszą walczyć. A kto będzie pole obrabiał? Kto będzie zboże produkował? Nie. Nie. Nie ma co walczyć. Nie ma co prowadzić aktywnej polityki, skoro można się bogacić. I to w dodatku po co? Po nic.
Fatalny polski system. Magnat może się bogacić i nie ma co z tym bogactwem zrobić. Znaczy, może zrobić dwie rzeczy. Przejeść i przepić. Albo wydać na próżny zbytek. Polskie prawo zabrania szlachcie inwestowania pieniędzy. Olbrzymi majątek, który spływa do Polski z naszego handlu zbożem, handlu drewnem, handlu popiołem i smołą, jest przepijany, przejadany, trwoniony. Złote podkowy u końskich kobiet. I to w dodatku jeszcze specjalnie źle przybite, żeby odpadały. Żeby pospólstwo widziało. No fakt, że to nie byle jakie pospólstwo, bo rzymskie. Ale słynny wjazd Ossolińskiego do Rzymu, kiedy jego konie gubiły złote podkowy. Ku zachwytowi Rzymian oczywiście. Próżny zbytek. Ducha w tym niewiele. Próżności, pychy strasznie dużo. To jest ten czas między początek XVII wieku, kiedy szlachta traci zaufanie do państwa i jego instytucji, kiedy chce już się tylko żyć w spokoju i bogacić. Nie wszyscy. Bardzo lubię taki wierszyk Potockiego Wacława, który ubolewa nad tym, co się dzieje i pisze: stołem, placem wojennym nam stół, arsenałem piwnica. Tak się szlachta skurczy. A w innym wierszu naigrawa się ze szlachcica, który, jak ogłoszono pospolite ruszenie, szybko kopniakiem zgania kwokę, bo akurat w hełmie bojowym jajka wysiadywała, po czym gna na grządkę, żeby wyrwać kopię, po której pnie się chmiel. I tak uzbrojony rusza na wojnę. Niechętny. Duch upadł. Odradzał się jeszcze parę razy. To jest coś pięknego, coś było, przepraszam, moim zdaniem było. Coś wspaniałego w polskim duchu, że się potrafił odradzać. Był tak silny, że musieli go zamordować. W 39, 40 i w latach późniejszych. Okazało się, że tylko fizyczna eksterminacja elit polskich może zabić ducha. Boję się, że ten szatański plan przynajmniej w znacznej części się udał. To, czego nie zrobili w 40, dokończyli w 2010. Czy duch polski się odrodzi? No tak, no. Wpada wierzyć, prawda? Nadzieja umiera ostatnia, ale umiera. Tak jak trzy córki świętej Zofii. Wiara, nadzieja i miłość. Wszystkie zamęczone. Nadzieja jako ostatnia. A mądrość na to wszystko patrzyła. Czyli święta Zofia. Nie było optymistycznie na koniec, ale dziękuję. Takie pytanie z tego, Stefan Truskowski, czyli właściwie wczorajsi i dzisiejsi oligarchowie to piąta kolumna. Nie. Nie, oni są sami swoi. Sami swoi? Tak. Znaczy meldują się swoi. Oni służą własnemu interesowi. A to, że po drodze jest jakiś pośrednik ze Sztokholmu, Berlina czy Moskwy, to już jest inna. Ja mam pytanie dotyczące Zygmunta III. My swego czasu, nawet chyba w tym roku mieliśmy z profesorem Dziekielskim wykład, który twierdził, że on nie był wzórem królem. Dlaczego miał od początku czarny pijak bardzo wszechstronny. Natomiast w pełni świadomie nie chciał posłać Władysława Szlachtego do Moskwy. Bo groziła mu tam śmierć. Mogła się tak
Znaczy, Zygmunt III niesłychanie pracowicie, dosyć inteligentnie naprawiał błędy, które sam popełniał. Nie odmawiam mu inteligencji, nie odmawiam mu zaangażowania. Po co tyle błędów? Nie trzeba było wtedy, nie trzeba by ich było naprawiać. Zrobił rzecz najgorszą. Zabił wiarę w szlachcie, w to, że król, który jest dany od Boga, zawsze, jest ojcem. Ostateczny cios wiary w mądrość ówczesnych elit szlachta straciła w 1652, kiedy ustanowiono liberum veto. Kiedy magnaci i król zaczęli rwać sejmy. Pierwszy sejm Radziwiłł, drugi sejm Jan Kazimierz, trzeci sejm Jan Kazimierz. Jak wierzyć w mądrość elit, skoro to elity niszczą to, co się było budowane wysiłkiem pokoleń? Skoro im można, to nam też. Nie zgadzam się z tezą, że to upadek państwa polskiego jest winą szlachty. Jest winą magnaterii, która zdeprawowała z pełną premedytacją szlachtę, korumpując, zubażając po to, żeby samemu mieć większą władzę. Szlachta, ta średnia, najmądrzejsza klasa polityczna, z jaką mieliśmy do czynienia, zwłaszcza w wieku XVI. Proszę bardzo, do Was jest pytanie. A skąd taka miłość do Habsburgów? U kogo? U Zygmunta III. Ale on nie kochał Habsburgów, Habsburgowie oferowali mu najlepsze warunki. Panie profesorze, mam takie pytanie. Gdzieś w opracowaniach historycznych spotkałem taką opinię Jana Kazimierza, bardzo negatywną opinię o, właśnie nie wiem, czy o szlachcie, czy o można władcach, że on jak już był, wyjechał chyba do Francji po abdykacji, to tam takie było zdanie, że on woli patrzeć na psa niż na Polaka. Czy to dotyczyło magnaterii, czy dotyczyło to szlachty? Był bardzo po prostu aktywnie nastawiony do Polaków po abdykacji. Na pewno nie dotyczyło to Polek. Król słynął z upodobania w Polkach. A więc myślę, że wielu Polaków mogłoby powiedzieć to samo, że wolą patrzeć na psa niż na takiego króla. Jan Kazimierz był słabym władcą. Ludwika Maria Gonzaga była zdecydowanie silniejszą osobowością niż on. I był małostkowy, moim zdaniem. Fakt, że zerwał we własnym, czysto prywatnym interesie, dla prestiżu, wyłącznie, dla próżności, zerwał następne dwa w kolei sejmy, drugi i trzeci. Tak mąż stanu nie postępuje. Przepraszam, Stefan Batory też nie miał zbyt dobrego zdania o Królestwie Polskim. Też spotkałem takie opracowanie, że rządzi, to też mu się chyba warcholstwo nie podobało. Tak. Stąd jego słynne powiedzenie, że nie chce być królem malowanym, że nie będą mu dyktować, co on ma robić. Ale on miał akurat na tyle silną osobowość, że on potrafił ująć sobie szlachtę. Nie ustępliwością. Ale ograniczał szlachtę? Tak, tak. Oczywiście, że tak. Przy czym zdołali wypracować, jak to mawiają nasi współcześni, szorstką przyjaźń. Tak? To zdaje się, między Millerem a Kwaśniewskim panowała szorstka przyjaźń. Między szlachtą a Batorem w pierwszym okresie też panowała dosyć szorstka przyjaźń. Natomiast w którymś momencie szlachta zaczęła go rzeczywiście doceniać. Jego zaangażowanie, jego pracowitość, jego umiejętności i jego wizję. On dał tej szlachcie, która zgnuśniała za Zygmunta Augusta i za Walezego, dał wizję. I to było to, co go ujęło. Myślę, że jest dokładnie odwrotnie, że w tej chwili Batory ma lepszą prasę, że tak powiem, niż miał wówczas i niż czasami zasługuje. Też sporo błędów popełnił, ale no tak. Bilans zdecydowanie na plus. Do Pana chyba jeden.
doświadczenia, więc mogę chyba tutaj sobie pozwolić. Panie profesorze, proponował pan pewnego przeciwstawienia szlaku sierpni, jak rozumiem, mas szlacheckich średnich, właśnie magnaterii. Wskazując magnaterię jako winny de facto państwa polskiego, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że sam pan zwraca uwagę na działania wielkich panów koronnych w końcu wieku XIV, a zatem ówczesnych magnatów jakby. Co się stało w międzyczasie? Kiedy nastąpił ten proces psucia? Kiedy nastąpiło to, że pomiędzy właśnie koncepcją wielkich panów koronnych, prawda, obiór Jagiellonii, właśnie rożenek z Jagiełło, to cała państwa sprawa Unii i właśnie 1605 rokiem Mitrokoszem Sandomierskim. To jest pytanie numer jeden. Numer dwa pytanie jest takie. Mówi pan o ogromnym rozczarowaniu szlachty w stosunku do króla, tak pewnej frustracji narastającej szlachty, a kiedy z kolei uważa pan, rozumiem, że gdzieś w jakimś momencie w wieku XVII ta frustracja zamieniła się już rzeczywiście w rodzaj psucia się tej szlachty. Kiedy ona zaczęła rzeczywiście wytracać jakiekolwiek możliwości samoobrony. To po prostu jak w momencie musiało nastąpić. Czy to jest po wojnach szwedzkich pana opinii, czy nie. Chciałbym, żeby pan potrafił to na 8 czasów. Spróbuję szybciutko. Panowie koronni z wieku XIV, XV czy nawet XVI są w porównaniu z magnaterią XVII-wieczną tacy. To jest zupełnie nieporównywalna skala. To jest to, o czym mówiłem, o tej krzywdzie, którą zrobił koronie Zygmunt August, dając nam Wołyń i Podole. Gigantyczne, puste obszary bogatej ziemi do zagospodarowania. Łatwo to zobaczyć, ponieważ na przykład magnateria wielkopolska nigdy nie była choćby w przybliżeniu tak bogata jak magnateria ukrainna. To jest zupełnie inna skala majątku. Ci, którzy panowie koronni w tej koronie Kazimierza Wielkiego, oni mają kilkanaście wsi. I to jest pan. Magnat Wiśniowiecki, Koniec Polski, Zbaraski, Zamojski również, to są setki wsi, kilkadziesiąt miast. To jest to, co się mówi o magnatach, że potrafi przejechać całą Rzeczpospolitą, nocując wyłącznie u siebie. Królewięta. Tak, bo spokrewnieni, wywodzący swoje rodowody od Ruryka, spokrewnieni z gospodarami mołdawskimi, tak jak chociażby Wiśniowiecki i Pycha. To, co tak pięknie napisał Sienkiewicz, prawda? Mówiąc, składając w usta Bogusława Radziwiłła, że w Polsce to jest beznadziejnie. Każdy może zostać królem. I co? My, Radziwiłłowie, będziemy całować jego piegłasiewiczowską rękę? Nie. Nie będziemy. Panowie koronni, to jest szkoła Kazimierza, to jest stosunkowo niewielkie państwo, nie ma dużych dysproporcji. Ta pycha magnacka nie miała na czym wyrosnąć. Ona wyrosła dopiero na żyznych ziemiach ukrainnych, na olbrzymich majątkach właśnie magnackich. Dlatego mówimy o możnowładztwie, mówimy o możnych, ale nie mówimy o magnaterii. Magnateria to wiek XVII. Jeśli mogę w ten sposób... kiedy to się stało? Zanikła klasa średnia. Po prostu zaczęła zanikać klasa średnia. Początek wieku XVII to potężny kryzys ekonomiczny. On ma tylko niemiecką nazwę Kipper und Wipperzeit, to się nazywa. Wywołany jest paradoksalnie napływem gigantycznych ilości srebra do Europy. Nie. Srebra. Nie złota. Złoto nie tanieje. Złoto jest cały czas rzadkie i drogie. Tanieje srebro. Srebra jest tyle, co plew. Słucham? Z Nowego Świata, kopalnie meksykańskie, tak. Ale to srebro, nie złoto. Tam nie ma złota. Tam jest złoto, co mogli Hiszpanie zrabować w wieku XV, to zrabowali tym nieszczęsnym Indianom. Potem nie było, potem były srebry, było srebro. A polska gospodarka oparta jest na złocie,
Tymczasem tanienie srebra powoduje, że szlachta polska dostaje coraz mniej wartą monetę za swoje zboże. Ponieważ srebro jest tanie, coraz mniej można za nie kupić. Zachód nam płaci srebrem, nie złotem. Inflacja tak, przy monecie kruszcowej inflacja wygląda troszeczkę inaczej niż przy tym, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli przy monecie substancjalnej, podwartościowej, czy pieniądzu sztucznym, papierowym. Więc szlachta po prostu ubożeje, ale to dotyka głównie średnią szlachtę. Ten kryzys z czasów Zygmunta III, czyli Kiper und Wiper Zeit, dotyka głównie średnią szlachtę. Szeregi średniej szlachty się kurczą, poza tym wojny. Średnia szlachta to jest ta najbardziej patriotyczna. Giną nam najlepsze geny. Cała nasza historia aż do dzisiaj polega na wypadaniu z naszej puli genów tych najlepszych. Zostają ludzie ostrożni, powiedzmy. Bohaterowie giną. Cmentarze są pełne bohaterów. Ludzie ostrożni zostają. Czasami to dobrze, ale generalnie tracimy, cały czas tracimy. Wojny na wschodzie to jest utrata majątków, to jest generalnie, żeby na osi czasu. Druga połowa XVII wieku mamy tak, wielkich magnatów i gołotę. Nie ma tego zdrowego, najlepszego, niezależnego trzonu społeczeństwa, klasy średniej. Praktycznie nie ma. Znikła. Albo zubożała, albo wyginęła. A gołota? Cóż on zrobi, jak wisi na magnackiej klamce, prawda? Zrobi tak, jak mu każe magnat. Przecież to, co mówiliśmy, wiemy wszyscy o rwaniu sejmów. Nie rwali magnaci, rwali klienci. Mamy dokładnie ten sam system, który teraz. Klientelizm. Oczywiście, to jest dokładnie to samo. Są ci, którzy trzymają konfitury i ci, którzy dla konfitur zrobią to, co im się każe. System klientelski. Dla mnie cezurą jest 1652, liberum veto. Wtedy to już jest tylko równia pochyła. Próbujemy się wybić w czasie Konfederacji Barskiej. Odżywa duch, który później każe wzniecać powstanie listopadowe, chociaż tam akurat dowódcy byli małego ducha, ale powstanie styczniowe, beznadziejne, bez szans na zwycięstwo, ale trzeba. I to, co mówi Piłsudski, idziemy, bo każde pokolenie musi złożyć ofiarę krwi. To też jest wielkość ducha. Choćby szanse na zwycięstwo były niewielkie, ale musimy. Proszę bardzo, tutaj ostatnie pytanie chyba to już będzie pana. To jeszcze dwa, jak się streszczę. Ja miałbym do pana profesora takie pytanie, które w świetle tego, co pan mówił o duchu, może być nawet bezprzedmiotowe, a mianowicie uważam, że w okresie wojny 30-letniej 1618-48 Polska miała ogromne szanse tak. Przy innym władcu odzyskać Śląsk, Pomorze tak. I Pomorze ziemię lubuską. I to nie wysyłając oczywiście, jak pan mówił, Lisowczyków, tylko biorąc aktywny udział raz tak. Po jednej stronie, raz po drugiej stronie, tak żeby zdobyć tak. Wszystko. A jeżeli nawet wysyłaliśmy Lisowczyków, można było nawet się zaangażować wtedy po stronie Austro-Węgier w ten sposób, że warunkiem udzielenia pomocy byłoby przekazanie Polsce Śląska. A jeżeli nie, no to można się ze Szwecją było sprzymierzyć i odzyskać Śląsk. Dziękuję. Przy czym tak naprawdę to dwóch stron nie mieliśmy. Nikt sobie nie wyobrażał, że staniemy po stronie protestanckiej Szwecji, Danii i Turcji, prawda? Choćby za nimi stała najstarsza córa kościoła, czyli Francja. Nie, właściwie mieliśmy jedną stronę habsbursko-katolicką, ale to by wystarczyło. Oni mieli nasz Śląsk, tylko to, co powiedziałem. Zgubiliśmy pojęcie korony polskiej. Przestaliśmy pamiętać o tym, że to są nasze ziemie i nigdy być nie przestały. Pojęcie korony polskiej stworzone przez Kazimierza Wielkiego neguje wszelkie utraty terytorialne. Korona jest niepomniejszalna. Ona wciąż jest, niezależnie gdzie jest, przebiega, w którym momencie, w którym miejscu przebiega aktualna granica. Korona sięga tam, gdzie byliśmy kiedyś. To było nasze ziemie, tylko myśmy
wsiąkli w materię Ukrainy, bogactwo na Ukrainie. Ono nas wciągnęło. Diabelski podarunek Zygmunta Augusta. Ale gdyby Moskwa zajęła Litwę, to bylibyśmy tak samo... No, jeśli my nie zajęlibyśmy Ukrainy i nie byłoby Unii... W 1569 nie było takiej opcji, że Moskwa wchodzi na Wołyń i Podolę. Ale kiedyś by weszła. Mamy gdybać czy pisać historię kontrafaktyczną? Możemy. A co by było, jakby we wrześniu 1939 padał deszcz? Wtedy eurodeputowani zjeżdżaliby na obrady do Warszawy. Tak. Albo gdybyśmy dotrzymali sojuszu z Kozakami wówczas. Nie z Ukraińcami. Wtedy nie było czegoś takiego. Byli Kozacy. Najlepsi prawie że żołnierze. Nasze braterstwo broni z nimi perspektywy nieprawdopodobne. Ale małostkowość szlachty, bo szlachta nie chciała bitnych Kozaków, szlachta chciała robotnych chłopów. A tak nie mieliśmy ani bitnych Kozaków, ani robotnych chłopów. Nikt nie lubi konkurencji. Ale szlachta wtedy przestała być już tak trochę. Dlaczego się szybko degenerowała magnateria? Dlaczego tak szybko przestała być Polakami? To właściwie... A kiedy... Nieładnie kumać z carem, sprzedawać się po prostu. Ale wszystko, cała magnateria tak robi. Francuska magnateria robi dokładnie to samo. Nigdzie nie ma tylu zdrajców, co wśród francuskich magnatów, książąt. Przecież oni zdradzają swojego króla na prawo-lewo, z pierwszym lepszym, drugim trzecim. Każda magnateria jest kosmopolityczna. Jest im obojętna. Czy to jest Bourbon, czy jest to Habsburg, czy jest to Waza? Co za różnica? On zawsze będzie magnatem. Ale będzie podlegał jakiemuś okrutnemu nowemu władcy. Nie. To się weźmie władcę obawy. Wymaga pan od magnaterii myślenia wykraczającego poza pieniądze. Magnateria myśli o własnym interesie. Dzisiaj. Zawsze. Zawsze. Możni panowie koronni, powtarzam to, nie magnateria. To mężowie stanu ze szkoły Kazimierza Wielkiego. Oni myślą w interesie państwa, chrześcijaństwa, cywilizacji. Doskonale wiedząc, że jeżeli rozszerzymy granice cywilizacji śródziemnomorskiej i prawa rzymskiego, oni też na tym skorzystają. Ale jest kwestia priorytetu. Nie najpierw ja, tylko tak jak Kmicic mówi w tej słynnej właśnie rozmowie cytowanej. Moja fortuna i przy Radzie Wiłowskiej wyrośnie. Tak być powinno. Jeżeli państwo będzie silne, my będziemy bogaci, a nie odwrotnie. Czyli pan już zostawia? Mam materiał związany z nami, Wtedy zaczyna rosnąć magnateria. Wtedy przestajemy mieć do czynienia z możnym na skalę 15 wsi, a zaczynamy mieć do czynienia z magnaterią na skalę 250. Bo tam jest gdzie się rozpędzić. A są dzisiaj magnaci? Tak. 40. piętro hotelu Marriott. I te okolice. A można Polczyka porównać do Radziwiła? Którego? Radziwił Radziwiłowi nierówny. Krzysztof Piorun Radziwił, kapitalny żołnierz, wierny człowiek Batorego, działający dla... Bo wtedy Radziwiłowie jeszcze nie są taką magnaterią, jaką stali się później. No Polczyk nas może zdradzić jako magnat. Nie, nie może, on to już dawno zrobił. Ale chciałam sobie zapytać, co jest obecnie synonimem koroni, skoro nie ma monarchii, czy może państwa? Jestem konserwatystą. Uważam, że państwo jest najdoskonalszą formą organizacji narodu. Nie może istnieć państwo w oderwaniu od narodu, moim zdaniem, według koncepcji konserwatywnej. Teraz jest zaprzeczenie tej koncepcji. Państwo funkcjonuje wbrew narodowi. Ba, samo pojęcie narodu jest, bo tak jakbym mówił faszyści, nie?